Wadowiczanka Henryka Sfornuk, z wykształcenia i zawodu bibliotekarka, napisała kolejną książkę. Biografia zatytułowana Boso do nieba, o Karolku z Wadowic, który został papieżem i świętym, została wydana z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Spotkanie autorskie połączone z promocją tej książki odbyło się 16 października w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. 43 lata temu, 16 października, Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Pani Bożena Płonka, dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej. Postanowiliśmy zorganizować spotkanie promocyjne z autorką książki, z panią Henryką Sfornuk, którą bardzo serdecznie witamy. Autorką książki Boso do nieba, poświęconej właśnie Janowi Pawłowi II. Książka ta ukazała się w 2020 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Niestety ze względów pandemicznych przenosiliśmy to spotkanie, ale dzisiaj doszliśmy do wniosku, że już będzie odpowiedni moment. 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyły postanowiliśmy właśnie przeprowadzić to spotkanie. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Mi niezmiernie miło powitać także pana redaktora wydawnictwa świętego Macieja Apostoła, Edwarda Przebieracza, który ku mojej ogromnej radości zgodził się poprowadzić to nasze dzisiejsze uroczyste spotkanie. Także bardzo dziękuję. Przyjechałem do Państwa z Lublińca, gdzie od 2009 roku prowadzę wydawnictwo świętego Macieja Apostoła. Jak tu było wspomniane, ta książka miała się ukazać dużo wcześniej, właśnie z okazji jubileuszu urodzin, setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, i cieszymy się, że dzisiaj jest ten moment w końcu jej prezentacji. Pani Henryka Sfornuk przywitała gości przybyłych na to spotkanie. Wśród nich byli m.in. ksiądz Jan Dziubek, proboszcz parafii świętego Piotra Apostoła w Wadowicach, najbliższa rodzina autorki i jej męża, przedstawiciele firm, które wsparły wydanie tej książki, koleżanki z klasy i wychowawczyni z wadowickiego ogólniaka pani Józefa Kopeć. Ilustrację do książki wykonał pan Jarosław Górski z Kościerzyny, a okładkę wykonał Tomasz Kleszcz. Miłą niespodzianką było zaprezentowanie nagrania fragmentu książki dokonanego przez znanego z radia i telewizji lektora Cezarego Papaja. Po 3 latach gorących oczekiwań Emilia zaszła w kolejną, tak bardzo upragnioną ciążę. Jednakże diagnoza lekarska, jaką wkrótce usłyszała, spadła na nią jak grom z jasnego nieba. Uroczystość w Wadowickiej Bibliotece Publicznej uświetnili słuchacze Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Wadowicach. Kamila Łabędź. Julia Maciaś. I Wojciech Balcerzak. Przechodzimy do kącika poetyckiego. Fragment poematu Karola Wojtyły, Ojczyzna, kiedy myślę, lub spotykany również w różnych źródłach pod innym tytułem, Myśląc Ojczyzna na przykład, przeczyta mąż bohaterki dzisiejszego spotkania, Marek Sfornuk. Karol Wojtyła.
myśląc ojczyzna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyznę, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Skoro jesteśmy przy Marku, to teraz, moja droga Heniu, trochę pomęczę Cię wywiadem. Rozpoczniemy od tej części, która sama się narzuca, czyli zapytam Cię o Twoją rodzinę, o Tobie też, o sobie, żebyś coś nam powiedziała. Znane słowa świętego Jana Pawła II, które wypowiedział podczas trzeciej pielgrzymki do Wadowic. Tu, w tym mieście, Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła. Pasują także i do mojego życia. Ponieważ ja również urodziłam się w Wadowicach i mieszkam w tym malowniczym miasteczku do dzisiaj. Jestem bardzo dumna, że zostałam ochrzczona przy tej samej chrzcielnicy, co kiedyś mały Karolek Wojtyła. Jestem również dumna z tego, że uczęszczałam do tej samej szkoły, liceum ogólnokształcącego imieniem Marcina Wadowity, do której też właśnie chodził Karol Wojtyła. W Wadowicach uczestniczyłam w trzech wspaniałych, niezapomnianych, cudownych spotkaniach z Janem Pawłem II, kiedy to pielgrzymował właśnie do swojego rodzinnego miasta. Tu, w tym mieście, również realizuję swoje marzenia. I w końcu tutaj zaczęła się moja przygoda z pisaniem. Pani Henryka przypomniała o swoich wcześniej napisanych książkach, a były to Ósmy cud świata, opowieści łapą pisane. Jest to powieść przygodowa dla dzieci i młodzieży. I przede wszystkim jest to opowieść o wielkiej przyjaźni między psem i człowiekiem. Kolejną pozycją była baśń, jak dzieci razem z aniołem pokonały diabła i uratowały świat. Na motto do tej książki wybrałam sobie słowa księdza Jana Twardowskiego. Każdy dobry musi być jednocześnie odważny, bo inaczej będzie dobrą ciapą. I najnowsza pozycja, Boso do nieba, o Karolku z Wadowic, który został papieżem i świętym. Jest to powieść biograficzna, która prowadzi czytelnika z Wadowic przez Kraków, Rzym, aż do nieba, można tak powiedzieć. I w tej książeczce poruszam również ważne tematy, jak przebaczenie, cierpienie, wiara, rodzina, miłość i dobroć. Tytuł książki Boso do nieba bardzo nawiązuje do ogromnej wrażliwości Karola Wojtyły, jego wrażliwości do drugiego i miłości do drugiego człowieka. Fragmenty tej książki przeczytał mąż pani Henryki, Marek Sfornuk. Pewnego sobotniego wieczoru młody ksiądz Karol spotkał swojego studenta. Po serdecznej i szczerej rozmowie bez wahania ściągnął buty z nóg swoich i z dobroci płynącej prosto z serca oddał mu jedyne buty, jakie posiadał. Uznał, że jemu są one bardziej potrzebne. Sam do domu wrócił na pasaka. Na drugi dzień udał się do kościoła świętego Floriana, aby odprawić niedzielną mszę świętą. Długo nie pojawiał się przy ołtarzu, aż w końcu kościelny zaniepokoił się i poszedł sprawdzić, co się dzieje. Wówczas zobaczył, że ksiądz Karol już jest, lecz ma problem, któremu na imię bose stopy. Niezwłocznie pożyczył mu swoje buty, aby ksiądz mógł bez zakłopotania poprowadzić nabożeństwo. Ta scena, gdy Karol oddał buty studentowi, kolejny raz pokazuje, jak bardzo Karol kochał bliźniego, jak troszczył się o drugiego człowieka, jak z wielką miłością podążał nie zawsze łatwą drogą, boso ku świętości, boso do nieba.
Książka Boso do nieba o Karolku z Wadowic, który został papieżem i świętym, została objęta honorowym patronatem przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Od kilku miesięcy w miesięczniku Bazylika autorka publikuje również artykuły z cyklu Jeden dzień z życia Karola Wojtyły.